Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 30, tym razem 9 odcinek, bo ostatnio zrobiłem mega szaloną pomyłkę i no nie wyszło mi, tak chciałem powiedzieć. Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I od razu uciekamy stąd. Miałem już pójść w złą stronę. Ale gdyby nie komentarz mojego aktywnego widza, który ogląda Wiedźmina, to już bym się pogubił. Kij wie jeszcze, jakie rzeczy by się działy. No, już tam miałem konflikt z tymi trupojadami, ale uniknąłem tego. Szkoda, że nie możemy sporządzić kilku pobieżnych szkiców tych nagrobków. Zamknij się. Co mnie interesują twoje stare, zakurzałe, śmierdzące nagrobki. Jakby mnie to martwiło, wiesz? Tylko teraz jak stąd wyjść, bo ja... O, są drzwi, dobrze. Czyli jeszcze nie kaleczę orientacji w terenie. Kolejne drzwi. Podałeś mi bardzo fajnego screena w postaci mapki i opisałeś mi, jak mniej więcej powinienem te kryształy zniszczyć. I bardzo mi to... Po prostu ułatwiłeś. Już wbijamy tam. Nie będziemy już mieli żadnych Czemu ja wyszedłem? Boże, dobra. Mój błąd. Wiedziałem, że coś zrobiłem nie tak. Sorki, ale już jestem półprzytomny, że tak to mogę powiedzieć. Ale nagrać i tak dla was nagram. Nie ma to znaczenia. Mógłbym być nawet nieprzytomny i oddychać i tak bym dla was coś nagrał. Dobra, to są te drzwi, wiedziałem, że je pominąłem. Dobra, i teraz zaczynamy coś takiego jak znak chyba bodajże Igni. Teraz jedziemy. Ha? No coś powinno pyknąć, ale skoro... To nie, to musi być chyba jednak Ard. Niech nam się załaduje wigor. O, coś działa. Czyli teraz znak Igni. Ty, działa. Faktycznie. Teraz znak Ard z powrotem. Dobrze. Czyli sprawdziły się twoje słowa. Aha, fajnie, że nie trafiłem. What the hell? A, mieliśmy... To chyba tam będzie ten boss. O, to trzeba się przygotować teraz. Które to drzwi się otworzyły? Takie niecne. A, te, dobra. To teraz zrobimy takie buty. Medytacja. Dojdziemy do alchemii i... Porobimy parę mikstur, zwiększa moc znaków. O, to się przyda, filtr Petriego. Zrobimy ze dwie sztuki. Nie zaszkodzi nam. Kartacz. O, pułapki możemy jeszcze porobić, ale to się jeszcze zastanowię. No i w sumie to już chyba na nic nas nie stać, to trzeba będzie zrobić kartacze. Dobra, porobimy. Tak, do 8 sztuk. Gita śnie. O, tu jeszcze możemy zrobić. No, no już na nas nic nie stać, żebyśmy mogli jakiekolwiek kolejne alchemiczne rzeczy zrobić. Mamy tylko filtry Petriego. Wypijemy sobie. A wypijmy mangustę i. O kurde, nie, to nas zabije. Nie. Tak nie będziemy postępować. Widzę, że mangusta ma straszne efekty. A dlaczego jak to bierze podwójnie? A jakie głupie. Dobra, i jaskółka. I teraz możesz pić. Zobaczymy, jaki ma efekt ten filtr Petriego, bo go jeszcze nie piłem, szczerze mówiąc. Ale na pewno... No, jeszcze musiał zetrzeć poty z czoła. Dobra, i teraz zrobimy taki... O, jeszcze jeden myk zrobimy. Wzmocnimy sobie bronię. Właśnie. Dobrze, że jeszcze pomyślałem. Dajmy rudę ognia.
żeby ulepszyć i rudę księżyca czy ziemi. O, i no to jeszcze to możemy dać. Git. I jeszcze na. Dajmy jakąś osełkę albo olej przeciw jadwisielców, insektoidom, upiorom. Potęguje, o, efekty krwawienia, krwalki, o, to możemy użyć. To użyjemy na ten srebrny miecz. Aha, to na który żeśmy użyli? Jest krwawki. Co ściągasz ten miecz, kurde, jak mnie to zaczyna też czasami wkurzać. Kiedy ja chcę coś zrobić, o nie, pajęczy olej, krwawki. O, tak, i dajemy jeszcze na ten, dobra. Możemy jeszcze ten, dać osełki do miecza, żeby już naprawdę była moc. Aha, nie możemy srebrnego, to kijowo, bardzo kijowo. Dobra, no myślę, że już jestem taki OP gotowy do ostrej walki. A teraz zrobimy save'a i jedziemy z tym koksem. Wyjmij lepiej już miecz wiedźmiński, gdyż będziemy się szykować na ostrą jatkę. To chyba tutaj, o ile oko nie myli się. Boże, czy ja dobrze idę? Tak, to będzie tutaj. Mam takie złe przeczucie. To jest jedna skrzynia, w której są tylko cztery oreny. Drzwi niżej, nilfgaardzkie ajdawery. Tu jest jakiś posąg. W ogóle nie wiem, o co kam. Lub niebezpieczeństwo. Ty nie żartuj, ty nie żartuj sobie. Dobra. No i na co żem się wspiął tutaj? Co mi to dało? Ty? Nic. Nic nam to nie dało. Dziadostwo. Dobra. To był chyba zwykły parkour, to tu nie idziemy. Czyli nasze drogi będą tutaj skierowane. No i co? Mam użyć znak ARD? Dobra, nie czaję. Nie czaję bazy. O co tu chodzi? No i na kijarzem to wszystko użył, wypił, no kurde. Coś o, tu chyba coś jest. No i tu mamy chyba już właśnie tego bossa wspomnianego przez mojego widza. What the fuck? Jakiś mag. Dobra, wyjął ludzki miecz. Dobra, chcesz się bawić? Też żyje znak Gwen. I teraz będziemy się magiami. O, pali się. Dobrze ci tak. Teraz już wiem, co ty będziesz kombinował. Dlatego się jakoś zabezpieczę. Dobra, jeszcze zmienić broń muszę. Mi nie wyszło go jakoś to za bardzo. Irden. Kurde, padaj. No, podejdź tu. Dobra, już wolałem to zrobić tak. Przynajmniej szybciej się uporałem z tym gównem. Teraz ludzki miecz. No, ludzki miecz, Geralt. Geralt, pobudka. No i jeszcze cię musiał zdążyć podpalić. Ej, on chyba nie rozumie. No, w końcu. No, jeszcze nie zmieniłem znaku. Fajnie. No, ekstra. A ja już nie mam wigoru. No patrz. Kurde, no zaraz mnie. Ej, co? Aha, to chyba musiałem już zadać odpowiednio duży damage. Ja
znak Irden. Znak Irden. Dobra. O kurde. Dobre, dobre uniki. Dobre. Zaraz zrobimy z nim porządek. Jeszcze troszeczkę, no. Kurczę, to będzie naprawdę mega hardcore ciężkie. Ale no, jakoś się postaramy. Dobra. Kolej, pierwszy upiór padł. Dobra, teraz drugi. No, drugi, dobrze, dobrze. I jeszcze jeden. Ło, jaki damage się zabrał. Dobrze. To było już takie przemyślane. No, zmień miecz. Dobrze, bo już miałem cię wyzwać. Użyj znaku Gwen. Dobrze. I teraz daj sobie Igni. Okej, uciekasz mi. Tutaj jesteś. No teraz co się boi w ogóle ze mną walczyć. Dobra, czyli tam już uciekł. Teraz zmieniaj broń na negocjatora. No i teraz... O, nie mam jeszcze wigoru. No, widzicie, kryzys się stał. Dobra. Ej, co jest? Chcę mój wigor. Czyżby się już nie regenerował? Tak jak trzeba? Irden weźmy. Dobra. Przynajmniej jedna wiedźma padła. Szybciutko. O kurde, jaki damage mnie... Dobra. Za stary krytyki siadły. Dobra. Przynajmniej żeby już tak wiecie. To było ułatwienie. O kurde. I ostatnia. I ostatni upór. I już po tobie. Fuck. Ten system. Dobrze. No po tobie już. No. Teraz to już się możesz bać, kolego. Chciałem znak Gwen. Dobrze. I teraz znak Igni. O, wystraszył się już. Jeszcze muszę broń zmienić, właśnie. Teraz to się boi. Teraz używa jeszcze tych pieczęci, żeby mnie po prostu... O, dobrze, wpakowałem go w ten ogień, on tam już będzie ginął. Oh yeah, pokonałem bossa! Wpakowałem cię w piekło, chłech, chłech. No, ginisz, mato. Ile ja się musiałem zmęczyć? To jest jakieś, kurde, 15 dobrych minut. No, może nawet i więcej, ale kij z tym, no kurde. No boss był hardcore. I tyle powiem. A gdzie jest ciało? Gdzie jest trup tego Dekla? Zaraz go znajdziemy. Jeszcze mi się znak Gwen nie zgasił. Ale tu mamy jakiś miecz. Zapomniany miecz Wranów. I to jest... To jest który miecz? Aha, to jest najlepszy chyba. Podobno. O, Vigor plus 1. Aha. Dajmy mu jakieś wzmocnienie. Runę ognia. Można mu dać aż 3. No to dajmy mu wszystkie 3. Jep. Aha, nie można. Czyli tu trzeba dać jakieś inne wzmocnienie. O, można. No to dobrze, to już mamy na fulla. Tak mniej więcej miecz wygląda. Możesz już schować miecz spokojnie.
No schowaj, kurde, ten Geralt dzisiaj jakiś nieusłuchany. Ja mu każę to robić, ale on robi swoje. Tu mamy tego bossa. A nie, to nie ten boss. Przepraszam. No jeszcze! Nie macie dosyć? No dobra, wróćcie. Upiór i wróćcie. Dobra, przynajmniej upiora bym szybko ubił. Z Bruxą może być... O, Bruxa to... What the fuck? Co ona zrobiła? What? Dobra, to było już mega. Mega prodziwne. Zbierz sobie Heidavery. Gwiazda tańcząca. O kurde, aż 10 sztuk. No to ostre skarby tu mamy. No ubijemy to wszystko bez problemu. O, pięknie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Tu będą naprawdę skarby... O kurde, nie, tu się wzbogacimy i to... Ha? Lol, jakiś bug. Magiczna osnowa. Dobra, te... O, dwie wróbcy. To będzie hardkorowo. Dajmy znak. O, może znak akcji. Ale jesteś brzydki. O, działa. Dobra, byle szybko ubić te wróbcy. To są paskudy i to okropne. Aha, dobra, ubite. Ha, ha, ha. No, gin. Szkoda, że ten miecz nie zadaje już większych rage'y, jakie ja bym na przykład chciał. Ale nie mam na co narzekać. Jeszcze jedna? Czy pusto, bo... Odniosłem wrażenie, większy mutagen siły. Coś się buguje. Okej, tu coś jeszcze jest? Ty. Tam coś najlepiej pewnie jeszcze jest. Nic jednak nie ma. Dobra, moje złudzenia. Tu jakieś drzwi są. Ty, to jest chyba wyjście, nie? Zaraz to sprawdzę i ocenię. Mniej więcej. I to wszystko. A co z tym bossem? Gdzie jest jego ciało? Zaraz znajdziemy, poznamy po ekwipunku. Albo przepadło to ciało. Gdzieś ono jest, ale mamy najlepszy miecz. Trochę żeśmy się wzbogacili. Ale i tak powycinam te sceny, gdzie no to praktycznie 3 razy ginąłem. Więc nie wiem, coś jeszcze zrobimy, żeby po prostu odcinek został jakby wydłużony. Teraz trzeba chyba wejść na szczyt wieży, nie? Czy po prostu z niego wyjść? Okej. Coś jest. Aha, tu już byliśmy niestety. Więc wracamy. Dobra, wychodzimy stąd. Mam już dość tej wieży, szczerze mówiąc. Mam już jej serdecznie po uszy. No wychodź stamtąd, kurde. Trzeba będzie jeszcze schować miecz. Schowaj lepiej. Kurde, ja już czasami nie wiem, który miecz mam mieć przy sobie. Ale mamy teraz... Lol. Co jest? Czy ja czegoś nie wymieniłem? Nie, wszystko dobrze. O, jest szansa na natychmiastowe zabicie, ale damage to naprawdę okropnie duży. Te spodenki są gówniane, to możemy wyrzucić. Dobra. To co by tu jeszcze porobić? No, misji mamy, możliwości mamy sporo. Okej, to może tu podejdziemy. O! Jak? Zostałaś już czarodziejką? To nie takie proste. Zaliczenia nie wystarczą. Ale Filippa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważny egzamin, więc pewnie już wkrótce zostanę. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Powodzenia.
Dalej mogę się zaopatrzyć u ciebie w eliksiry i zioła? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. To dajesz, co tam masz? Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. O właśnie, pomożesz mi? Przyda się. Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. No to miałaś naprawdę bogate wykłady. Co ty tam masz dalej takiego? Wszystko pewnie to samo, nie? Mogę się założyć. No, no tak myślałem, czyli nic nowego. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Mamy już ponad 2000, więc coś mówiłeś tam kiedyś w komentarzach, że warto zostawić minimum 2000 orenów na jakąś misję pewnie, założę się, ale my może jeszcze coś posprzedajemy, żeby hajs się zgadzał. No, zbroja z Mahakamu możemy sprzedać, bo to jest jakieś gówno i nieporozumienie. No, trochę żeśmy się wzbogacili. Tu są pułapeczki za ostrą cenę, ale się zastanawiam, czy by je zostawić, bo się przydadzą. No, trofeum Eltona, rzadki, możemy to sprzedać w sumie. Bo nam się nie przyda już, to jest badziewie. Kiedyś był z tego śmiech, ale dzisiaj to jest dla mnie shit, gówno i nie powiem co jeszcze. Sprzedajmy trochę jeszcze tej dratwy, żeby się cena jakoś... Czy żeby trochę pieniędzy sobie zgarnąć, bo mamy już i tak dużo, ale... O kurde, ile tej rudy żelaza mamy. Oszaleliście chyba. Trzeba co najmniej z 3/4 tego sprzedać. O, albo tyle przynajmniej, żeby kasy było... Mnóstwo skóry też trochę sprzedamy, żeby kobieta miała trochę hajsów. O, sukna możemy nas sprzedawać. No, nie ma sprawy, no. Żeby kasa była z tego duża. Okej, dobrze. Coś jeszcze? Tu mamy jakieś dwa schematy. Możemy jeden sprzedać. No właśnie. Jedną sztukę. Żeby troszeczkę też... O, widzę, że tu też... Jak mamy jakieś duplikaty, to sprzedaj, bo to nie ma co nosić takiego gówna. O, co jeszcze? O, rupiecie mamy. Chwileczka, to co ja jej sprzedałem. Łachmany. Nie, dobra, myślałem, że to coś fabularnego, to jednak nic takiego. No, mamy już dość skromnie wygórowaną sumę. Nie wiem, gdzie iść dalej na jakieś misje. Nie wiem, przejdę się tutaj. O, tu mamy jakiegoś napakowanego gościa. Zgubiłeś tu co? Nie. Ty jesteś mocarny Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. Właśnie. No to wkurwiłeś mocno. Nie po pysku, Geralta. I dawaj babsko. Takiś mocny, takiś kozak. To cię rozwalę. O kurde, aż 200 renów. Dobra, co mi tam, nie szkodzi mi. Już cię rozwaliłem. Śliczny, wynuskany dupku. No już giniesz. Dajesz te 200 renów i ja cię już rozwaliłem. Zawsze byłem ciekawski. Ha, ha. Już po tobie. O kurde, łoszty. Dobra, może jednak... Przegrałem 200 orenów, od razu mówię. Nie, przegrałem 200 orenów, przegrałem 200 orenów, przegrałem... No nie, przegrałem 200 orenów. Ha? Mówią, że wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś... Skalen Burdon mówił, że jesteś oszustem. Właśnie. I uwierzyłeś jakiemuś śmierdzącemu kurduplowi? Tobie nie wierzę. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chętosz się. Sam jesteś napakowany. Mam cię teraz zabić? Jak gówno muchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy, Numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, także ci dupą wyjdzie. Zapraszam. Come on. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać żadnych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady.
No kurde, no i straciłem 200 rąbanych orenów, tak? Straciłem. Jest dowód, straciłem. No kurde, ja cię zaraz normalnie... A, pompeczki robi, kurde, wyzwanie siłowe. Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. Trochę śmudny. No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki pykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje drogę. Za bardzo umiarkowaną cenę. Kurde, kupuję od ciebie anabolik. O, przedmiot fabularny. Ciekawe, ciekawe. A co tu jeszcze masz takiego? Raz Maribolski. Kipiel. O, jaźwiec. Jakiś, nie wiem. Kurde, no. Zaznaję Wirga. Wilk. Zielona pleśń. Też mam już zieloną pleśń, kurde. Ale ten anabol. Na co mi anabolik? Eliksir fabularny, no i co? Oj, to jest chyba to. Chwileczkę, może trzeba wypić tą miksturkę, żeby tego gościa ubić. Coś tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, tak spróbuję. Wypijmy ten anabolik. Aha, to jest toksyczne. Chwileczkę, ale jakie ono ma działanie? Bo nie czytałem za bardzo. No i nic. No dobra, to wypijemy go. No i spróbujemy się z nim zmierzyć. Może ten anabolik nam pomoże. Ciekawe, jakie ma efekty. Zgubiłeś. Kurde. Zmocarn. Kradnie? Nie muszę. Zawsze byłem ciekawski. Damy stówę tym razem. Musimy przesadzić z tą sumą 200. O! No i mogłem dać stówkę i go ubić, a myśmy dali 200. No to co się dziwić, że poziom trudności się podniósł. No to jest cienizna, no proszę ci, bitch, please. A ja kurde wydałem 200. Na cycki Melitele. Nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. Coś wypiłem. Aha, i to tyle. Czekaj, kupię jeszcze od ciebie trochę tego anaboliku. I chyba żeśmy to zawalili. Takie mam przynajmniej przeczucie. A kupmy jeszcze jedną sztukę tej miksturki, żeby zostało nam te dwa kafle. Dobra, no i żeśmy zadanie wykończyli w sumie. Aha, tu mamy piesia. O, pieseł. Łof, łof, łof. No, też cię rozumiem. Tu mamy babkę. Tu mamy jakiegoś niesamowitego Lockharta. Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Zacznij pysk. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Wyglądasz jak pewien, nie wiesz? Słyszą z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję się, właśnie. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana. Ale można ją posiąść. Więc chcę ją posiąść.
W podziemiach Lok Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa. Aha, to chyba mam ten miecz. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? Aha. Dobra. To masz jakieś książeczki, gdzie je rady czarodziejów? A, czajka, dekor, trefa, grom. Aha. No nic ciekawego tu nie ma. O, zadania i cele loży. Tą księgę bym sobie kupił, czemu by nie, bo coś tutaj może być jakichś informacji. Aha. Bardzo mnie to zainteresowało. Aż normalnie rzuciłem okiem. Z radości. Aha. Do ubicia mamy tych idiotów. No to jeszcze się z nimi... No dobra. O kurde. Ale ten miecz jedzie go. Uuu, coś tu się dzieje. Tu jakieś podrywy widzę. Jestem Geralt. Brasas Banard. Pamiętam cię z Tanet. Aha. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfiej Ziemi. Owszem, ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o elfich ruinach. Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej i innych. Nie wykręcaj się. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. Znalazłem manuskrypt. Bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz, jak zdjąć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Aha. Feromony królowej Endriak, mam. Krew Neckera wojownika i mózg Kaczerba. Chyba mam. Jajo Harpi można zastąpić językiem zgnilca. Dzięki. Wrócę, jak zdobędę składniki. Aha. Kurde. No to mamy już składniki do manuskryptu. Mam składniki, właśnie, o których mówiłeś. Niewiarygodne. Dawaj. No i super. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Aha. I co tu się... LOL! Zniknął! Zrobione. Aha. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcje. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza. Termę. Jest fajnie. Twoja. Zasłużyłeś na nią, wiedźmina. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Wykuwaj, bo ci na kurwie. Bywaj. No, wykuj mi ten miecz, już. Masz ten miecz? Handel. Elfi Kowirski, krótki elfisz Sihil. No, no, ładnie masz tutaj. Nowigradzki. Runy mocy. Aha, fajnie. Sztylety, no, no nieźle ma zbroja gówniana, szczerze mówiąc. Żądło. Dobra, o, jak słońce świeci. A my zaraz będziemy mieli broń. Mamy wszystkie... Kurde, no pióra harpi. A ja już nie mam piór harpi. Mogę gdzieś kupić? Nie, no chyba chcecie mnie załamać. No wy chyba chcecie mnie załamać. Ale w sumie nasz jest lepszy. Nasz jest lepszy. Nie, to nie będziemy tego wykuwać, ale zostawimy sobie schemat, albo wykujemy miecz tylko po to, żeby go sprzedać. No tak czy inaczej, o, tu jeszcze mamy jakieś ogłoszenia, zlecenie na gargulce, wyzwanie mocarnego Numy. Dobra! O
Ale to może skończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 39 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Powiedzcie nam sceny, gdzie Rzem bodajże chyba 3 razy zginął z tym bossem. Akurat odcinek się nieco bardziej skróci. Trzymajcie się, na razie, yo!